Konferencji prasowej ruchu Palikota poświęconej niecenzuralnym, chamskim wystąpieniom ludzi Kościoła. A są z nami posłowie ruchu Palikota Roman Kotliński i Armand Ryfiński. Oddaję panom głos. Proszę państwa, dzisiaj jest szczególny dzień, ponieważ jest to 323. rocznica zamordowania Kazimierza Łyszczyńskiego. Jest to ofiara prześladowań hierarchii kościelnej, ludzi nauki, ludzi, którzy starali się zgłębiać ideę sensu życia. I cóż takiego zrobił Kazimierz Łyszczyński, iż został stracony w Warszawie 323 lata temu? Otóż ośmielił się napisać traktat o nieistnieniu Boga. I miłosierni chrześcijanie, biskupi, skazali tego człowieka na stos. Kazimierz Łyszczyński poprosił o złagodzenie tej kary. Pierwotnie miała ona wyglądać w ten sposób, o czym część biskupów, o co postulowało część biskupów, żeby najpierw spalić mu prawą dłoń, którą ten traktat napisał, a następnie spalić jego całego, a prochy rozrzucić. Kazimierz Łyszczyński poprosił o złagodzenie tej kary, o ścięcie głowy mieczem. Ta prośba została spełniona. I chcielibyśmy, ponieważ w tej Izbie bardzo często padają mocne słowa o patriotyzmie, o polskości, o tradycji, chcielibyśmy, żeby również pamiętano o Kazimierzu Łyszczyńskim i o tej właśnie haniebnej tradycji Kościoła katolickiego w Polsce. O tym, że wszystkie rozbiory Polski były sankcjonowane przez Watykan, przez hierarchów kościelnych. Że Targowica to również był spisek wielu biskupów polskich. Są dowody na to, iż niektórzy od zaborców rosyjskich przyjmowali łapówki i zdradzali polski kraj. Część osób podczas powstania kościuszkowskiego, część tych biskupów została skazanych na śmierć właśnie za zdradę i chcemy, żeby o tym wszystkim pamiętać. A mówimy to właśnie po pierwsze w rocznicę tej tragicznej śmierci, po drugie znowu w momencie, kiedy hierarchia kościelna chce prześladować ludzi, chce karać ludzi za poglądy. Mamy XXI wiek i dzisiaj znowu są osoby, które są karane za obrazę uczuć religijnych, która podlega szczególnej ochronie. Nie wiadomo dlaczego, ponieważ uczucia osób bezwyznaniowych, ateistów, agnostyków, czy osób, nie wiem, kantowskie uczucia, są tak samo ważne jak uczucia osób wierzących i uczucia religijne, które bardzo trudno zdefiniować, a mimo to mamy osoby skazane w Polsce za tą obrazę. Po tych wszystkich, po debacie na temat zniesienia artykułu 196 kodeksu karnego, która odbyła się niedawno w Sejmie, bardzo dużo hierarchów kościelnych znowu przystąpiło do ataku i do dyskryminowania innych osób. Ale tą kwestię tej arogancji hierarchów kościelnych przedstawi Roman Kotliński. Jeszcze wracając do mojego przedmówcy, proszę państwa, wczoraj poseł Armand Ryfiński został zgłoszony do Komisji Etyki Poselskiej za to tylko, że ośmielił się przypomnieć historyczne fakty prześladowań, jakich się dopuszczał Kościół rzymskokatolicki, więc no, my się nie zgadzamy. Nie ma zgody na to, żeby zamykać usta posłom, którzy no, w kontekście tutaj oczywiście tegoż artykułu 196 mówią prawdę po prostu. Historyczne fakty przytaczają w Sejmie. Wczoraj Katolickie Stowarzyszenie Unum Principium oraz współpracujący z nim Komitet Błękitna Polska wysłały do warszawskiej prokuratury wniosek o wszczęcie postępowania karnego przeciwko Januszowi Palikotowi za znaną państwu wypowiedź, określenie arcybiskupa Michalika chamem. No, bardzo nas zbulwersowała ta wypowiedź Janusza Palikota, ale ponieważ jesteśmy ludźmi poszukującymi, więc
zaczęliśmy szukać w wypowiedzi i w postawie księdza arcybiskupa Michalika jakichś przesłanek, które by takie określenie uzasadniały. No i rzeczywiście znaleźliśmy wiele takich rzeczy i musimy stwierdzić, że arcybiskup Michalik rzeczywiście jest chamem. Jest chamem aroganckim. Ja tylko przytoczę z historii najnowszej parę faktów. Proszę Państwa, arcybiskup Michalik bronił pedofila, księdza pedofila z Tylawy. Mówił o mediach, które opisały tę sprawę, które ujmowały się za dziećmi molestowanymi przez księdza pedofila. O mediach tych arcybiskup Michalik powiedział: gazety i osoby depczące prawdę. Ksiądz pedofil został skazany, natomiast media zostały skazane niejako przez księdza arcybiskupa. Ksiądz arcybiskup oczywiście nie wypowiadał się na temat ofiar księdza pedofila, a samego księdza pedofila skierował na urlop, aby mógł odpocząć po nagonce. Ksiądz arcybiskup wielokrotnie wypowiadał się na tematy publiczne. Mówił m.in. tak: słowa premiera, że nie będzie klękał przed księdzem, nie są godne szefa rządu. Kto nie jest katolikiem, nie ma prawa wypowiadać się na temat kościoła. Dziennikarze, którzy piszą źle o kościele, są sterowani poprzez swoich mocodawców z Londynu, Paryża, Nowego Jorku. A cóż o ruchu Palikota nasz bohater powiedział? Wynik ruchu Palikota to symptom poważnej choroby. Czyli w ten sposób jakby określił jako ludzi chorych ponad 1,5 miliona ludzi, którzy zagłosowali na ruch Palikota. Państwa sądowi pozostawiam, czy nie są to przejawy arogancji i po prostu chamstwa. To jest nasza odpowiedź na skierowany właśnie do prokuratury wniosek o postawienie Janusza Palikota przed obliczem prokuratora. Czytamy w tymże doniesieniu do prokuratury. Wypowiedź posła Janusza Palikota, w której znieważył on arcybiskupa Józefa Michalika, interpretowana w kontekście jego wcześniejszych wystąpień, została uznana przez wielu katolików za kolejny brutalny atak na cały Kościół rzymskokatolicki w Polsce. Czytamy też, że wypowiedź Janusza Palikota nosi wszelkie znamiona świadomej i celowej zniewagi osoby publicznej reprezentującej Kościół rzymskokatolicki, a więc instytucję cieszącą się olbrzymim autorytetem. Zgodnie ze słownikiem języka polskiego i tak dalej, słowo cham jest obelżywe, tu się akurat zgadzamy. W tym konkretnym przypadku osoba znieważana przez Janusza Palikota nie dała żadnych powodów, by tak ją określić. No więc myślę, że przedstawiłem Państwu dość powodów, dla których rzeczywiście można księdza arcybiskupa Michalika nazwać chamem. I naszego przewodniczącego w tymże określeniu gorąco popieramy. I powiem więcej, że na przyszłość nie będzie ani w Sejmie, ani w debacie publicznej, gdziekolwiek by ona nie była, rozróżniania osób, jeśli chodzi o ich wypowiedzi, jeśli ktoś zabiera głos w sprawach publicznych, jeśli krytykuje, jeśli obraża innych ludzi. Tak jak ksiądz Michalik, na przykład ksiądz arcybiskup Michalik powiedział o Annie Grodzkiej, że współczuje jej takiego tragicznej postawy, czy tragicznej zmiany płci, ale w sensie, oczywiście powiedział to w sensie pejoratywnym, wyszydzając naszą koleżankę. Nie będziemy mieli względu na osoby i będziemy chamstwo nazywać chamstwem bez względu na to, z czyich ust pochodzą takie chamskie wypowiedzi. Dziękuję panom. Czy są może jakieś pytania? Niestety nie ma.